witajcie. Ostatnio testowaliśmy różne napalmy. Czy się palą od krzesiwa. Teraz spróbujemy z polskim. Nie zawsze on chce współpracować. Najpierw sobie przygotujemy. Za łapą. Teraz podtrzymamy, żeby złapał dalej. Więc polski napalm też da radę. Nawet się na nożu pali. Jak widzicie, potrzebuje troszkę większej temperatury niż zwykły napalm. Więc to tak dla testu. Tu ile jest tabletek? Jest tu coś opisane? Oczywiście, że nie. 10 lat gwarancji. To teraz plus... mają w tych pudełeczkach, tak? Znaczy teraz są dwie wersje. Jest wersja bitowska i ta jeszcze stara. Po prostu raz wygrał Esbit, raz wygrała ta firma, która dostarcza napalm okrągły. Tak naprawdę te napalmy się dużo nie różnią. Ale jeśli chodzi o zapłon, no to oczywiście Esbit się szybciej pali. Tam na którymś z filmików naszych było widać, że zapalamy od bransoletki i też da radę. Tu jakbyście chcieli rozpalić bransoletką, to byście musieli skruszyć całe i mieć anielską cierpliwość. Zresztą za chwilę spróbujemy, jak się uda, to będziecie mieli film po napisach, że tak to się wypowiem. Do zobaczenia.